the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? And then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Santa tonight. And then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? And then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Moi drodzy, powolutku kończymy rozdawanie pierwszą pulą prezentów, a ja już w międzyczasie, drodzy Państwo, szukam znowu trzy pary, które zmierzą się, ale teraz musi być taka przemienność, że musi być chłopczyk z mamą, córeczka z tatą i może być też dla odmiany teraz znowu, żeby były. Przedtem mieliśmy dwóch panów, a będziemy potrzebować dwie panie w towarzystwie swoich synów. Zapraszamy. A więc zapraszamy. Zapraszamy na początek dwie panie w towarzystwie swoich synów. I jednego pana w towarzystwie córki. Drodzy Państwo, za chwileczkę przeprowadzimy taki mały konkurs, a ja myślę, że wy także wszyscy tutaj poruszacie się razem z nami, bo troszeczkę jest chłodno i ja myślę, święty Mikołaju, że potańczymy. Słuchajcie, zrobimy taki mikołajkowy taniec z gwiazdami. Będzie publiczność oceniała, będą oceniać anioły i będzie oczywiście także święty Mikołaj, a więc mamy naszych jurorów. Drodzy Państwo, trzeba będzie zobaczyć, co tutaj się będzie działo, bo za chwileczkę ogłaszamy taniec z gwiazdami w wersji mikołajkowej. Święty Mikołaj przygotował kolejne prezenty, a więc uwaga. Tutaj pani jest już gotowa, tak? Chociaż nie. Gdzie są te panie, które były gotowe do konkursu? Jest już jedna pani w towarzystwie swojego syna. O, nawet synów. No to słuchajcie, to dopiero się będzie działo. Tutaj mamy panią. No i jednego pana w towarzystwie córki będziemy prosić. Jednego pana w towarzystwie córeczki. O, zapraszam. Słuchajcie. Uwaga. Jak tylko święty Mikołaj zakończy, znamy naszych wyjątkowych uczestników mikołajkowego tańca z gwiazdami. A tutaj jest tak, słuchajcie, Igor i Filip. Ale słuchajcie, nie wiem, czy święty Mikołaj ma takie samo wrażenie jak ja, ale oni wyglądają identycznie, święty Mikołaju. Aha, dobra, słuchajcie, gdyby ktoś nie wiedział, to są bliźniacy. Tak? Mama potwierdzi? Tak. No to dobrze, gorące brawa dla mamy i synów. Tutaj mamy z kolei kolegę, który ma na imię? Oliwier i mama? Marta. I kibicuje nam jeszcze siostra. I para tutaj numer 3 to... Martyna i... Grzegorz. Święty Mikołaju, jesteś gotowy? Jesteś gotowy. Słuchajcie, moi drodzy, gorące brawa, bo za chwileczkę tutaj wszystkie nasze pary, tutaj trzeba będzie się troszeczkę podzielić, bo uwaga, za chwileczkę tu ten plac przed świętym Mikołajem zamieni się w parkiet. Drodzy Państwo, trzeba będzie zaprezentować się w trzech tańcach.
Tak, drodzy Państwo, przerwa w rozdawaniu prezentów, a my już szybciuteńko wchodzimy z kolejnym konkursem. Proszę bardzo, drodzy Państwo, poznaliśmy trzy pary konkursowe. Święty Mikołaj będzie tutaj patrzył, anioły będą patrzeć i uwaga, uwaga, uwaga. Zapraszamy Was tutaj na parkiet. Słuchajcie, jak to w Tańcu z Gwiazdami będzie, trzeba będzie zmierzyć się z trzema tańcami, bardzo, bardzo różnymi. No, słuchajcie, kto lubi tańczyć? No to moi drodzy, kiedy muzyka będzie grała, kiedy nasze pary będą tutaj walczyć o fajne nagrody, wy będziecie też oceniać, to będzie można się pobujeć tak z nóżki na nóżkę, a będzie coś w rytmie walca, będzie coś w rytmie czaczy, no i może zahaczymy. Święty Mikołaju, jak tam u siebie z tańcem jest? Ze znajomością tańców? Powiem, że stosownie do wieku. Stosownie do wieku, a więc w Hiszpanii, drogi Mikołaju, co się tańczy? W Laponii? Nie w Laponii, nie.